No i witam was w kolejnym odcinku. Jak możecie zobaczyć, znowu regeneracja Czarnej Białostockiej. Dwa rozrzutniki obornika i okazało się, że łapa się urwała. No to mówię, zjadę, żeby łożyska nie rozwaliło. No to tak sobie zjechałem, że patrzę, że łożysko rozwaliło. Tutaj regenerujemy to. Obornik z wolnego wybiegu, kurde, i tak to jest właśnie, kamień się gdzieś trafi. Czy w ogóle nawet nie widać tych kamieni w tym oborniku. O, gdzieś tu jakaś cegówka, coś tutaj jest. Tutaj jak widzicie, okrętowy spałacz na swoim stanowisku pięknie tutaj wzmacnia. I zobaczcie, jak to było wzmocnione, bo nam zawsze wykrzywiało. I te grzebienie tutaj są dwa do kupy zespawane, nie? Tata chciał szukać system. Dwa do kupy zespawał, to teraz nie urywają się te grzebienie, tylko urywa się cała podstawa. O, tutaj pękło, tutaj się urwało, tutaj już pękło, tam pękło. I tak co chwilę trzeba wzmacniać. Ale myślę, że 1000 ton obornika rozrzuci ten rozrzutnik. Dlaczego nie robimy 60? No to robimy teraz 60 dla odmiany. Też niech trochę popracuje, bo nawet w rok nie zrobi żadnej zmiany oleju. 60 motogodzin ciągnik po remoncie, więc niech chociaż trochę porozrzuca tego obornika. Dobrze, że go znalazłem, bo by dopiero była awaria. Gdzie takie coś znajdziemy, nie? Tutaj na tym metalu postawię, zaraz wyprostujemy i przyspawamy. No, nieładnie. Sąsiada do pionu musi postawić. No. Klemę odłączono oczywiście od akumulatora w 60, bo nam komputer by spalił pokładowy. Kurwa, weź jeszcze podkręć to. Co? Bo ty podmniejszałeś. Ja nic nie ruszałem. Przekręcaj. Którą stronę? Tą? Jezu, gorące kable jak... No. Tą? No kręć. Ile ty chcesz? No dawaj jeszcze. No patrz. Dobrze, dawaj, dawaj. Ono idzie w tamtą stronę. No. Co? Dwa obroty do przodu, jeden do tyłu robi. O, i został. Nie pójdzie. Dobra, weź nową. O, poszło. Jednak ma fach w ręku. Pali mu się robota w rękach. Dobra. Trzynasteczka. Jedziemy z tematem. Koniec spawania. To jest pegerowska, kurwa, spawarka. To tylko, żeby kurwa godziny człowiek kurwa miał nabite i chuj 8 godzin kurwa spawał 5 elektro. Chuj z taką kurwa spawarką. Kup kurwa spawarkę porządną, a nie to kurwa. A wypierdol albo daj biedny. Tu jutra nie pospala. Na szmacie, bo ucieknie. Niby to smarowane, a tutaj jest, zobacz co się stało. Czekolada się zrobiła. Co ta kalamitka nie przepuszczała? Przecież już było smarowane. Musisz ściągać tą wodę. No. Aha, to tak jest robione. Dobra, chyba znalazłem to łożysko. Zrobiliśmy porządek na półkach, no to dużo rzeczy się znajduje, które nigdy by użyte nie było, a teraz można je użyć. Bo czekaj, ona ma wentylator. Wentylator wyciąga, nie? Dobrze tam. A to wdmucha wentylator chyba. Odwrotność robi. Bo tu na boki ja robiłem chyba. A co to nawet? Pomalowałeś to? Czy co to się stało? Co? A co to są za spawy, co? Taka to spawarka, przecież ona się nie nadaje do spawania. Dobra, trzeba będzie kupić. A migomatem będziesz umiał spawać? Nie, trzeba. Migomat lepszy. Nie, ja nie umiem migomat. Ja też jeszcze nie, ale się nauczę. Jedź po suchy lód do Afryki. Tu by odkręcił, to by chłodzenie zajebiste miała. Ojojoj, Mareczek ile kupił końcóweczek.
pokazał jedną, że zniszczyłem. Bo dobrze tam nie przyczepiłem i zniszczyłem. Kurde. I wziął specjalnie i wyrzucał. Tutaj są końcówki, to się wkłada. Tutaj jest od tego. Jak to jest z nami? Powiedzcie mi. Nikt nie ogląda, a każdy wie, co my robimy. Ty chyba znam jak z Disco Polo, nie? Nikt nie słucha, a każdy zna. Tak mi się wydaje. O, chyba zgasła. Ale jeszcze jedna łapa. Idzie po piwo, na 100%. Coś upije, kurwa, zanim to posłała. I się otwórz tamte nowe elektrony. Nie wytrzymał tej presji. Po co ja włączałem tą dmuchawę, co? Tak to bym zaraz na piwko poszedł, a to kurde widzicie. Musiał spawać. Dobra, co on tam chciał? Co on tam chciał? W ogóle, a paczka elektrod niby nowych. O, jest to eleganckie. Do 10 myślę, że rozrzucimy ten obornik. 10 dni, tak? 9 już. 9 dni, jutro będzie 8 dni. No ale 2 dni spawania. No 2 dni spawania nic. Jak to 2 rozrzutniki, już się cały rozrzutnik rozdupcył. Ale tutaj ci została ta łapa, nie? Te 2 elektrody. To jeszcze raz się wyłączy. Co? 3 razy się jeszcze wyłączy, zanim ją obspała. 3 razy to A znaczy... tutaj też trzeba trochę. Teraz jak się wyłączy, to wypije piwo. I później jeszcze 2 razy, czyli 2 piwa zdążę wypić. Ale coraz lepiej ci idą te spawy, widzę. Co? Coraz lepiej te spawy ci idą. To trzeba wyjebać, to nie można się męczyć, bo to człowieku, no ja nie mogę na nogach, bo mnie nogi bolą, kurwa, stać i się denerwować z tym. A to w ogóle ta spawarka jest lepiej. Kiedyś miałem fajną spawarkę, przepaliła się i kupiłem. A ta się nie chce przepalić. Bo się wyłącza, a tamta się nie wyłączała i się ale przepaliła. Ona doprowadzi do mnie do furii, że podniosę ją, pierdolnę i już się przepali sama co. Nie będzie kurwa mnie denerwować. Ma być spawarka kupiona i wektorowa i koniec. Ja. A jakby słonko grzało? To by dłużej się chodziła. W lato to jedna elektroda się wyłącza. Sześciątka daje radę. Dobra, złapię tylko i tak. Trzymaj, nie ruszaj się. No tak. No to nie ruszaj, przecież widzę, że ruszaj. Boję się. To włączyło masę. Będzie trzymało, widzowie? Chyba będzie trzymało, co? W kolejnym dniu dowiemy się. Tu jest. Nie, tu jest. Kurwa, tu się kopci. Topi się. Dobra, hajrant. Nie, nie chodzi. Dobra. No jakoś trzyma. To jak wyciągnę, to mi to wypadnie, wiesz? Tak mi się wydaje, te deski nie wypadną.
kombinerki. Czekaj, to może zejdzie, tu nadszlifuję, to zejdzie na cienkim listku. Trochę. Tu jest tylko to jajko, się zrobiło. Prysło, nie? Chyba schodzi. No idzie. Chyba. Patrz, to jest to samo. Nie. Nie. Mniejsze chyba, no. Masz.